Now, we heard a funny story. Usłyszeliśmy taką zabawną historię. That years ago, że lata temu management tutaj, zarządzanie tutaj miało pewną taki pomysł. If you have to get married, jeżeli musisz się ożenić unhappy, i twoje małżeństwo jest nieszczęśliwe, good, to będzie dobre, then you'd renounce. Ponieważ wtedy się odwiążesz. So the idea was to find couples that are incompatible. Idea była taka, żeby znaleźć ludzi, którzy zupełnie nie pasują do siebie. And then they don't get along. I oni nie współgrają ze sobą. And that'll be good. I to będzie dobre. Yeah. So I was told that it had bad results. Powiedziano mi, że rezultat tego nie był zadowalający. I used to think I never arranged marriages. I don't think I would arrange such marriages, but I used to sometimes think if ja nigdy nie aranżowałem małżeństw i myślę, że chyba bym tego nie robił, ale tak sobie myślałem. If you don't like your wife or husband, it's okay. You know, you just tak sobie można pomyśleć, że jeżeli nie lubię swojego męża czy żony, no to jest w porządku. And that's what Prabhupada's father told him. To powiedział ojciec Śrila Prabhupadzie, jego ojciec. But for most people, if they're in that situation, they'll just find another husband or wife that they like. Niestety dla większości osób to wygląda w ten sposób, że jeżeli nie lubią swojego męża czy żony, będą szukać innego męża czy żony, którego polubią. Because this example kind of sounds like halva with salt instead of sugar. Ponieważ ten przykład jakby wygląda w ten sposób, jakby ktoś podał halawę zamiast cukrem, to z solą. Yes? So, you know. You're not satisfied. Nie czujesz satysfakcji. Kolejna żona, żona za żoną. The first wife should have had sugar. To polega na tym, że już pierwsza żona powinna mieć w sobie ten cukier. Then you're satisfied. Wtedy poczujesz satysfakcję. Then you become detached. I będziesz odwiązany. Now, some people become detached. Niektórzy ludzie czują, znaczy osiągają poziom odwiązania. From eating halva with sugar, just I'm sick of this. I mean, halva with salt, it just doesn't taste good. I don't want to eat. Jedząc halawę z solą, by im się aż zrobiło niedobrze. So they have a bad marriage. Mają złe małżeństwa. They renounce and say never again. I odwiązują się, rozwodzą się i później mówią nigdy więcej. Ale to nie jest szeroko rekomendowany proces. Więc raczej poleca się jedzenie halawy z cukrem, tak żeby stopniowo po prostu się od tego odwiązać. So you find young couples when they're married. I kiedy są, kiedy małżeństwo jest bardzo młode, they're in a much different consciousness than after they've been married for 25 years. Jest zupełnie inny poziom świadomości niż kiedy małżeństwo ma już 25-letni staż. In the beginning, it's na początku about eating halava. Jest to wszystko o jedzenie halawa, chodzi and tylko o jedzenie halawa i to dobrej halawy. But later on, ale później it's about giving. Bardziej chodzi już o wymianę, o dawanie. Wtedy już będziemy dawać tę halawę. Już nie chodzi tylko o tę halawę. Już nie bardzo chodzi o cieszenie się sobą nawzajem, ale bardziej o służenie sobie. I to będzie taki naturalny postęp. Przynajmniej tak powinno być. Now, if you're more renounced, jeżeli jesteś bardziej odwiązany, even as a grihasta, nawet jako grihasta, you may be giving out halava right in the beginning. Możesz już od początku tylko i wyłącznie dawać halawę. And not even eating. Nawet jej nie or jeść. Not eating much. You don't lub need nawet it. Nie jeść jej zbyt dużo. So everybody has different needs. Więc każdy z nas ma różne potrzeby. So the idea is satisfy your needs in a way that'll help you become Krishna conscious. Więc idea jest taka, by zaspokoić te potrzeby w taki sposób, żeby to było korzystne dla naszej świadomości Kryszny.